No hej, ponownie, jest poniedziałkowy poranek. Wczoraj w nocy już nic nie nagrywałem, dlatego że wiedziałem, że muszę rano wstać, więc poszedłem szybko spać, tylko zjadłem i poszedłem spać. No i pokażę wam teraz, jaki tutaj jest widok z okna hotelowego. Wczoraj w nocy było zwyczajnie zbyt ciemno, nic nie było widać. To pokażę wam teraz. Naprawdę ten hotel wkręca klimat, no zobaczcie. Zwyczajnie tutaj jest las, a po prawej stronie i w tym całym dużym budynku sam jestem. Super, co? Tak za dnia wygląda hotel, w którym się zatrzymałem. Z tej strony lasek, a tam z drugiej strony jest, tam są, nie wiem, czy to jest jakaś zatoka, czy już morze tam jest, ale fiordy ogólnie. No i klimat jest. Dotarłem właśnie do stoczni, znajduje się w bardzo ładnie położonym miejscu. W oddali widać piękny most. Nie wiem jeszcze, czy to jest mój statek, czy może ten tutaj po prawej. Zaraz się przekonamy. Korzystając z faktu, że jeszcze jest jasno, pokażę wam, jak wygląda mój hotel z zewnątrz, za dnia. Tam na rogu znajduje się mój pokój, te okna, które tam widzicie. Więc widok z okna mam ciekawy, a spokojnie, tutaj z drugiej strony już jest lepiej. To jest główny budynek hotelu, tam jest recepcja i restauracja. No cześć wam, Sebastian z tej strony, jakby nie było widać. Powiem wam, że dosyć dziwnie się czuję na tym statku, bo jestem tutaj, no nie wiem, żywej duszy tutaj nie widzę, no może od czasu do czasu bardzo rzadko ktoś się pojawi. Ciemno dookoła, no zobaczcie, poświecę tam dalej. Zobaczcie, jak tutaj jest ciemno, bez latarki bym tam nie był w stanie gdzieś na daleko zajść. I takimi korytarzykami sobie tutaj muszę chodzić, z latareczką. Tutaj akurat jest światło, tam. Ale tam, gdzie jest mój system, tam już nie ma. Mam coś szczęście. Podczas tego wyjazdu mam coś szczęście na takie sytuacje, nie wiem, jak w dreszczowcach. No hej, jest czwartek, godzina 14. Nie nagrywałem w międzyczasie, dlatego że byłem zwyczajnie zbyt zajęty, to raz, a po drugie pogoda nie dopisywała, żeby gdzieś tutaj spacerować po okolicy. To, co wam muszę pokazać, to jak wiecie, ten hotel, jak już wam wspominałem, jest dosyć niesamowity, bardzo klimatyczny. I podam wam przykład. Nie wiem, jak to się nazywa, to jest... No, zobaczcie, jak ten... Brakuje mi zwyczajnie słowa, jak takie coś się nazywa, bo to nie jest zwykły stół. Zobaczcie, po pierwsze, ile tutaj jest różnych półeczek. To nie jest ozdoba, to wszystko są półeczki. Gdziekolwiek nie złapiecie, za cokolwiek nie pociągniecie, to jest jakaś półeczka albo szufladka, zobaczcie. Trochę ciemno, wiem. Może będzie trochę lepiej. To samo tutaj z drugiej strony. Tak samo tu, zobaczcie. Ok, mogę to otworzyć. To też oczywiście można wyciągnąć. To nie wszystko, bo z boku tutaj też są jakieś półeczki. Nie wiem, czy one się otwierają, albo jak się... Powinny się otwierać, nie wiem jak. O, chyba, że tylko z tej strony się... Ja nie wiem, w każdym razie, jak dla mnie rewelka. I napiszcie proszę w komentarzach, jak się takie coś nazywa. A teraz już zmykam do samochodu, dlatego że o 19:10 mam samolot do Berlina. A do Oslo się jedzie 3 godziny, więc już najwyższa pora na mnie. Najka. O, tutaj zobaczcie, jakie jeszcze radio dziwne.
ma swoje lata. Tylko to nie znaczy, że ten hotel zwyczajnie inwestuje w jakieś starocie, znaczy, że jest przestarzały i dlatego, nie wiem, bo ktoś tam napisał w komentarzu, że niby bogata Norwegia, a jaki mają brzydki hotel. To nie jest brzydki hotel, on jest zwyczajnie stylizowany, taki stary. Te same wam pokazywałem wcześniej łazienkę, jest naprawdę wypasiona. Dobra, zbieram się. Może jeszcze jedno ujęcie na ten stoliczek, ponieważ, no naprawdę, zobaczcie, tutaj, bo powiedziałem wcześniej, że cokolwiek się nie złapie, to się otwiera, a nie sprawdzałem wszystkiego, patrzcie, to też jest jakaś tam półeczka. Gdzieś tu jeszcze może być? Oczywiście, że może być. To też się wyciąga. Znaczy z głów. Tutaj też. Wiem, że nazwa ma coś wspólnego z kanclerzem, ale nie wiem jak, nie pamiętam. Zresztą nie uciekło mi to słówko. Przejeżdżam już przez Oslo, zostało mi jeszcze jakieś pół godziny jazdy. Dotarłem szczęśliwie na lotnisko. To jest taki duży parking piętrowy, na którym mieszczą się też firmy wypożyczające samochody. Przyznam, że tak zakręconego sposobu oddawania samochodu jeszcze nigdzie nie spotkałem. Tyle bramek trzeba było przejeżdżać, bilecików brać. Ogólnie bardzo kiepsko to jest tutaj opisane. Dopiero jak się już praktycznie wjeżdża na terminal, to zaczyna się jakieś oznakowanie, gdzie się te samochody oddaje, a wcześniej jest tym problem. No, będziemy, chcemy na do terminalu. Słuchajcie, przyznam wam, że mam potrzebę odpocząć. Nie tyle męczy mnie praca, co to podróżowanie. Mam go troszkę za dużo, za intensywnie. I jest teraz czwartek, jutro jadę do biura, żeby się porozliczać i tak dalej. Oprócz tego muszę kilka spraw załatwić, komputer odebrać. Potem mam sobota, niedziela wolne i w poniedziałek znowu wyjeżdżam do Angolnia, prawdopodobnie lecę. O ile się nic nie zmieniło, to już w poniedziałek będę wylatywał. I zastanawiam się, w jaki sposób odpocząć teraz właśnie w ten weekend, żeby to było jakieś intensywne odpoczywanie. Najlepiej bym spędził wiadomo czas przed kompem w domu. Ale z drugiej strony, gdzie ja idę? No patrzę, dobrze idę. Ale z drugiej strony chciałbym na przykład z Agnieszką wyskoczyć sobie tam do Berlina, na tą tropikalną wyspę. Byliśmy tam kiedyś, nawet nam się podobało. W zimę nie ma nic lepszego, jeżeli chodzi o taką niewielką odległość od Polski, od Szczecina. Więc korci mnie, żeby tam się by tam pojechać. Ale znowu podróż, tak? No nie chcę marudzić, ale zwyczajnie mam dosyć jeżdżenia samochodami, latania samolotami. Muszę od tego odpocząć i zastanawiam się, co z tym zrobić. No, wieści z ostatniej chwili, za godzinę odlatuje mój samolot, a ja nie mam biletu. Okazało, bo ja zmieniałem bilet, tak? Zmieniałem go, dostałem potwierdzenie, wszystko oficjalnie potwierdzone, że bilet zmieniony, kupiony i tak dalej. Przychodzę tutaj, okazuje się, że linie lotnicze skasowały ten nowy bilet. Nie wiadomo dlaczego, tego się nie dowiedziałem, dopiero się dowiem później. W każdym razie szybko dzwoniłem do tego naszego agenta, który zajmuje się właśnie naszymi podróżami. Wyjaśniłem co i jak i teraz kupują dla mnie na szybko nowy bilet. Tylko że cena też rośnie, zamiast 300 zł muszę zapłacić 1200, więc 4 razy drożej. No i będę musiał się jutro dowiadywać, co się stało, czy ja to jest wina, żeby to ewentualnie reklamować. Najważniejsze jest to, że przynajmniej tak mi zapewniają, że załapię się na ten samolot. Czyli teraz czekam kilka minut, aż kupią nowy bilet i na chwilkę tam podejdę do okienka i zobaczę, czy faktycznie się załapię, czy nie. No dużo czasu nie zostało. Dlatego mówi się, że geje chodzą w rurkach. Przyznam wam się do czegoś, podroczyłem się troszkę z ochroną, jak zwykle, ja wszystko naprawdę, prawie że wszystko wyciągam z mojego plecaka, tak? A mimo to za każdym razem chcą, żebym go otwierał i wszystko z niego wyciągał. Oni się nie liczą z moim czasem, też nie będę liczył z ich czasem, bo to mnie, no troszkę mnie to drażni, że za każdym razem muszę to wyciągać. Potem, okej, mam całą kupę te rzeczy, tak, na tej tacy wyciągniętej. Oni powiedzą, okej, może to sobie pakować, no nie? No i sobie to pakuj z powrotem. W każdym razie niby nic wielkiego, ale jak się to robi kilka razy dziennie na każdym lotnisku, no to jednak bywa drażniące.
I w taki sposób się z nimi podroczyłem. Wszystko, co robiłem, robiłem bardzo powoli i żnąłem troszkę głupa. Czyli jak oni pytają się, czy mam jeszcze jakąś elektronikę. Ja mówię, że nie mam. Oni mi coś tam pokazują. Ja mówię, to nie jest elektroniczne, to jest elektryczne. Nie? Może trochę głupiutkie, ale zwyczajnie w ten sposób ja się relaksuję, w ten sposób nie pozwalam sobą, nie wariuję. Taki mały bunt czasami pozwala mi zachować zdrowie, nie wiem. Zwyczajnie nie stresuję się tak bardzo, jak czasami ja kogoś stroluję, o tak powiem. Dobra, nic, mam jeszcze pół godzinki, napiję się czegoś, bo strasznie spragniony jestem. Będę wsiadał za chwilkę do samolotu. I przy okazji jeszcze dwie szybkie ciekawostki. Pierwsza, to potwierdzam obiegową opinię, że 90% stewardess ze Scandinavian Airlines, czyli z tego SAS-u, to zwyczajnie starsze panie po 60, dorabiające sobie do emerytury. No tak to tutaj wygląda. Jeżeli ktoś myśli, że stewardessy są zawsze ładne, zgrabne, młode, to nie zawsze. I to z grubsza zależy właśnie od linii lotniczych. I chyba najwyższa średnia wieku to, tam mi się wydaje, że w SAS-ie. To jest jedna rzecz. I drugą obiegową opinię potwierdzam, American Express wciąż jest do dupy. W tym hotelu, w którym byłem teraz, oczywiście nie chcieli mi przyjąć tej karty, powiedzieli, że takiego świństwa nie przyjmą. Okazało się, że ta pani, która mnie tam obsługiwała, ta z recepcji, ona jest Rumunką i ona mówi, że w całej Rumunii mogę zapomnieć, że gdziekolwiek przyjmą mi American Express. I z tym jest zawsze problem, musiałem prywatną kartą płacić. No nie lubię czegoś takiego robić, ale zwyczajnie, no trudno. Mam nadzieję, że kiedyś firma zmieni te karty na jakieś inne. Będę się o to, nie wiem, że modlił, ale no mam taką nadzieję, dlatego że to bywa zwyczajnie uciążliwe, jak przychodzi na przykład do zapłacenia, nie wiem, 1000-2000 euro, jak trzeba z prywatnej kieszeni tyle wyłożyć, ponieważ nie akceptują karty kredytowej American Express. A to uwierzcie mi, że to nie jest rzadkość. Na zewnątrz jest rześko, o dziwo. Z tego, co się tak dowiadywałem i z tego, co z mojego doświadczenia też tak wynika, to w Norwegii jest cieplej niż w Polsce. Możecie być zaskoczeni, ale faktycznie w Norwegii, oczywiście nie tam skrajnie na północy, ale w takim, powiedzmy, nie wiem, południowa i środkowa Norwegia jest cieplej niż w Polsce, ale jest podobnie jak na wyspach, tak, na Wielkiej Brytanii, czyli jest wiecznie, chłodno, deszczowo, ale rzadko kiedy temperatura spada, nie wiem, grubo poniżej zera. Jestem już na lotnisku Tegel w Berlinie, będę się z wami żegnał. Jest czwartek wieczór, przed północą będę w domu. I w piątek, czyli jutro, jadę na chwilkę do pracy, tak wam opowiadałem, sobota, niedziela w domu. No i w poniedziałek wyjeżdżam. Trzymajcie kciuki, żeby jednak ten wyjazd się troszkę opóźnił, dlatego że no, muszę odpocząć i muszę kilka spraw załatwić i zwyczajnie się nie wyrobię. Jestem trochę taki bez życia teraz, nie wiem, czy zauważyliście. Muszę coś zmienić, nie wiem, może pójdę na rower, pobiegam, albo na basen pojadę. Muszę coś zmienić, ewentualnie na tą tropikalną wyspę, bo inaczej jeszcze bardziej będę marudził. Dobra, dziękuję wam bardzo za wspólną podróż, trzymajcie się i do zobaczenia. Hejka.